Hej, witajcie na kanale Mathematics. Już myślałem, że do końca semestru nie będzie żadnych nowych odcinków, no bo nie mam tej takiej dużej tablicy, na której mogłem pisać. A tu nagle, pewnego dnia, moja ulica rano wyglądała tak, a wieczorem tak. Położony nowy asfalt. Jedna wielka, nowa, czarna tablica. Więc postanowiłem kupić kredę i zobaczyć, czy uda mi się nagrać odcinek w takich warunkach właśnie asfaltowych. Więc może na początek zakończę tą serię ostatnią, którą mieliśmy na tym kanale. Seria odnośnie pokera. Został mi jeszcze tylko jeden odcinek. Jak już się spodziewacie po miniaturce, jaka jest prawdopodobieństwo na nieosiągnięcia niczego w pokerze. Na takie rozdanie, w którym nie ma ani streeta, ani fulla, ani parki. Ok, spróbujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że kontrast jest w miarę dobry, że będzie coś się widać. Różne przeszkody tutaj będą, jakiś samochód będzie jechał, będę musiał zejść, może mi to zmarzę. Nic nie widzę, co jest w kamerze, gdyż słońce mi daje prosto w oczy. Kamera się może przegrzać, gdyż no już niedługo tutaj będą ponad 45-stopniowe upały w Las Vegas, ale improwizujemy. No nic, z pierwszego odcinka wiemy, że możliwych rozdań 5 x 52 jest około 2 600 000 i liczymy to w sposób 52 kombinacje 5. Pokażę Wam dwa sposoby, jak obliczyć, że w tych 5 kartach nie ma żadnego ustawienia, które dla pokera coś znaczy, prawda? Czyli na przykład w pokerze musimy, żeby nic nie znaczyło, musimy uniknąć kart tej samej rangi, bo jak się starzą dwie czwórki albo dwa króle, no to już mamy parkę. I tego musimy przede wszystkim unikać. Także w jaki sposób możemy uniknąć 5 kart z różnych rang? To nie jest takie trudne. To jest 5 kart. Rang mamy 13 od asa, później dwójka, trójka, aż do króla, czyli 13 rang. Wybieramy 5 z nich, więc tak samo jak to. Możliwych rozdań kart z 13 różnych rang jest 13 kombinacje 5. Ale to wybiera nam tylko 5 z 13 rang. Wewnątrz z każdych z tych 5 rang są przecież 4 garnitury. Pik, karo, kier i trefl. Więc na każdą z tych 5 kart trzeba pomnożyć przez 4 tu, 4 tu, 4, 4, 4, czyli razy 4 do 5. 1 317 888 rozdań, w których ranga się nie powtarza. Ale przecież niektóre z tych rozdań coś znaczą w pokerze. Na przykład, jeżeli rangi są po kolei tego samego garnituru, jest to poker. Jest jeszcze street, jest jeszcze ten sam kolor. To wszystko znaczy coś w pokerze i to jest tutaj niestety policzone, więc trzeba je wszystkie odjąć. Pamiętacie, ile było streetów? 10200. Odjąć. Ile kolorów? 5108, zdaje się. Odjąć. Odjąć 36 pokerów i 4 pokery królewskie. I to jest ta właściwa liczba rozdań bez niczego w pokerze. Teraz trzeba ją podzielić przez ilość możliwych rozdań 5 kart 52, czyli te nasze prawie 2 600 000 i mamy prawdopodobieństwo, że w pokerze nic nie ugramy. A zatem sami widzicie 50%. I teraz czas na drugi sposób. Pewnie już się spodziewacie, niektórzy z Was już się drapią po głowie, dlaczego robię to w tak długi sposób. Przecież jest jeden o wiele znacznie prostszy, szybszy i bardziej logiczny. Zobaczcie, to są wszystkie nasze poprzednie odcinki i wszystkie rozdania, które coś znaczyły. Dodajemy je razem i wychodzi 1 296 420 rozdań, które coś znaczą. A skoro w pokerze mamy tyle rozdań możliwych, wystarczy odjąć od nich wszystkie rozdania, które coś znaczą i powinno nam wyjść dokładnie liczba rozdań, które nic nie znaczą. To są tak zwane dopełnienia zbioru A'. Ta metoda oczywiście jest prostsza pod warunkiem, że te wszystkie odcinki wcześniejsze są znane, są policzone. Na koniec chcę podziękować wszystkim komentującym, wszystkim subskrybentom. Właśnie kolejny na setka pękła, 402 subskrybentów. Dziękuję wszystkim. No i dzisiaj koniec 56 odcinka, więc wiszę Wam 56 pompek
w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Kibicujcie mi, gdyż nie jestem pewien, czy jestem w stanie tutaj to zrobić w tych warunkach, w tym słońcu. No ale spróbujemy. A, asfalt gorący, czekaj. 57, 56 stopni. Tyle wynosi temperatura tego asfaltu. No tak się składa, że dokładnie tyle samo, ile muszę zrobić pompek. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie, że z każdym odcinkiem o jeden więcej stopień. No ale improwizujemy. 56 pompek. Aha, odnośnie pompek. Jeszcze jeden komentarz. Jedna miła dusza mi proponowała, żebym robił pompki z przyciele, z łokciami w dół. Okej? Ja tak nie jestem przyzwyczajony, to jest grzech dla każdego pływaka, żeby mieć łokieć pod dłonią albo w jakiś sposób tak chodzić. Nie wolno, jak idziecie gdzieś na basen, idziecie pływać, zawsze łokieć nad wodą, tylko wtedy można pływać. No i wtedy pompki w ten sposób, w ten sam sposób się zawsze robiło. Więc nawet czasami jak idę do sklepu, ja pcham wózek, to nie pcham go tak, pcham go w ten sposób. To trochę dziwnie, ale już mi tak zostało od kilkunastu lat treningu pływackiego. Ok, więc robimy pompki tak, bo tak jestem przyzwyczajony i tak całe życie robiłem, ale doceniam i dziękuję za wszystkie dobre komentarze i sugestie. Bardzo je doceniam. Ok, 56, robimy. Trudniej było wytrzymać na tym asfalcie, niż zrobić pompki, ale się udało. Dzięki za oglądanie z mojego końca. Trzymajcie się.